Uczniowie z zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Januszowickiej we Wrocławiu biorą udział w akcji, której celem jest pobicie rekordu Guinnessa, a przy okazji pobicie rekordu Polski w największej ilości osób, które jednocześnie udzielają resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak im pójdzie, o tym już wieczorem w informacjach Echo 24 o godzinie 18. Serdecznie zapraszam, Piotr Błachut.